Ósma Liga Mistrzów. Co piąty Polak onanizuje się przy hymnie FC Barcelony. Co czwarty chowa pod łóżkiem magazyny z plakatami Cristiano Ronaldo. A i tak największej przyjemności doświadczają ci, którzy swe piłkarskie potrzeby zaspokajają, podglądając rozgrywki naszej rodzimej klasy B, czyli ósmej ligi. Połechtajmy więc przez chwilę nasze organy wzroku i zaserwujmy im krótkie podsumowanie ostatnich futbolowych fetyszy. Ja pierdolę! Czy tam kurwa wystarczą fiuta dołożyć? Na początek sprawdźmy, jak sobie poradził Siurek z Murzynem. Mecz klasy A, Świt Warszawa kontra Piast Piastów. Tu wszystko odbywało się pod czujnym okiem delegata. Nie ma chuja, nie ma bata, wyjebiemy delegata. Najpierw do akcji wkroczył Siurek, który penetrował pole karne gości od pierwszego gwizdka. Murzyn swoją szansę na występ w barwach Świtu Warszawa dostał dopiero po przerwie. Wejście Murzyna to było naprawdę wielkie posunięcie. Atak Murzyna z Siurkiem na szpicy musiał zadowolić kibiców gospodarzy. Bramka dla Świtu. Na taki obrót sytuacji goście odpowiedzieli zmianą czwórki. Czwórka schodzi. I kto wie, jak potoczyłyby się losy tego pojedynku, gdyby w pierwszej połowie Piast Piastów nie strzelił trzech bramek. Wynik końcowy 1-3 pozostawił u fanów Świtu lekki niedosyt. Oj, w dupę z taką grą. No to teraz wędrujemy na mecz rezerw Piasta. Piast 2 Piastów w najwłaściwszej lidze świata rywalizował z zespołem KS Bliznę. Typowy mecz podwyższonego ryzyka, w którym istniało naprawdę duże ryzyko, że nic ciekawego się w nim nie wydarzy. Liczyliśmy jedynie na grad goli. Ale Radek, ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi w tej B-klasie, no. Ale zobacz, jak oni daleko grają od siebie, widzisz? To jest urok B-klasy. No więc trzeba było zweryfikować swoje oczekiwania. Zamiast bramek mogliśmy podziwiać konkurs. Która z drużyn więcej razy strzeli obok bramki? A łatwo wcale nie było, bo bramka duża, pełnowymiarowa. Na szczęście konkursowicze to nie byli gracze przypadkowi. Później przyszła pora na kolejną rywalizację. Kto więcej razy nie dobiegnie do piłki? Ja bym dobiegł. Oraz kto się najbardziej zakiwa. Nie kiwać, grać w B-klasie, człowieku. W B-klasie nie można kiwać? W B-klasie się nie kiwa. No, mówię, od trzeciej ligi się kiwa. Reszta nie może kiwać. A dlaczego nie? Bo nie umieją. A na koniec zobaczmy jeszcze kilka wyjątkowo nieudanych akcji, które sprawiły, że spotkanie to nie zakończyło się oczekiwanym wynikiem bezbramkowym. Podejrzanie dużo bramek padło natomiast w meczu Bednarskiej Warszawa z Mazurem 2 Radzymin, a skutecznością grzeszyli zawodnicy obu zespołów. O kurwa, ale brama. Czy wynik 2-6 do przerwy nie brzmi śmiesznie? O kurwa! Tu potrzebna była radykalna interwencja. Uruchamiamy pogotowie sędziowskie. Drugą połowę w roli asystenta na linii wystąpił sam pan ambasador akcji. Wypierdolmy wulgaryzmy ze stadionu. Kurwa! Nie wypada! Co nie wypada? Dobra. To uczciwie będziemy sędziować. Panie no, tu nawet nie ma co sędziować, no. Nawet pół akcji nie było tutaj, no. No grajcie coś, no! O, action będzie. A nie, oni co tam grają. A co tam pan sędzia robi? Niestety, nie mogę powiedzieć, co tam robiłem, to jest wiedza tajemna. Chuj ci na imię! Przepraszam, czy ja popełnię jakiś błąd? Nie. Palony, kurwa! Pizdo! Normalnie sędzia Kolina to on jest o taki, o jak Honduras. Ej, ile jest? 7-4. Panie. Drama dramatyczny. Ja bardzo się polecam na przyszłość, jeżeli ktoś by chciał. Voilà, madame de la maison. Kontakt proszę zostawić. Mogę zostawić kontakt. Ale już?
chyba koniec jest. No? Taki debiut sędziowski jak to był, to chyba nawet lepszy od wyniku, który tu był. Liniowy był bezbłędny, natomiast mi się zdarzył jeden błąd, rozumiem, tak? Tam przy spalonym. No, nie było spalonego. Niestety pan ambasador nie mógł sędziować kolejnego spotkania, a mecz ten wymagał specjalnego potraktowania. Jesteśmy w Wiskitkach, czyli polskim Wisconsin. Pogoń Wiskitki kontra Guzowia Guzów. Wielkie derby autostrady, bowiem obie miejscowości są położone w pobliżu zjazdu z A2. Nic więc dziwnego, że mecz ten obfitował w wiele zjazdów. Największym pochwalić się mógł główny arbiter. Tego chuja pan nagra, tego... Który to? Najpierw podyktował karnego dla gości. Co jest, kurwa? I to od razu bezpośredniego. Pośredni chyba, nie? Bardzo pośredni ten karny. Jednak bezpośredniego karnego zarządził. Później zaczęło się aptekarskie gwizdanie spalonych. No i co, 9 metrów to nie jest spalony. Bo spalony jest od 11 metrów. To po prostu była akcja z duchem gry. I do... Spalone to jeszcze nic. Następnie arbiter nie pozwolił zawodnikom złapać się za rękę. Przeciwnik trzymał go za rękę, no to chyba to były oświadczyny. Pochwalmy jednak arbitra za to, co robił dobrze. Świetnie pokazał gospodarzom czerwoną kartkę. I co z tego, że zawodnikowi, który nie faulował? Co ty, ślepy jesteś? Ślepy jesteś, kurwa! Chuju! Gdzie zawodnik dostał czerwoną kartkę, to nie wiadomo, czy był faulowany, czy on faulował. Tak czy inaczej był on zamieszany w faul. Oto sensacja XXI wieku. Grająca w dziesiątkę Pogoń Wiskitki doprowadza do wyrównania. Klasyczna podręcznikowa bramka, w której goalkeeper mija się z piłką, a obrońca próbując ją wybić trafia go w plecy i piłka wpada do bramki. Szybko jednak zrobiło się 1-2, a zawodnicy z Wiskitek stawiają wszystko na jedną kartkę. Czerwoną, za tak zwany faul oralny. Czerwona? Czerwona. Chyba sam sędzia do końca nie wie, o co mu chodziło. A ty chuju jebany i ty pizdo. Ale to jest na porządku dziennym. Przecież wiadomo, że sędziowie są chujami i pizdami. Ciekawe, czy słyszeli państwo o starej B-klasowej zasadzie, że jedna czerwona kartka to jedna bramka dla zespołu, który ją dostał. Jest 2-2. Kurwa! Pierdolę! I na tym skończyło się szczęście gospodarzy. Kolejnych czerwonych kartek już nie dostali. Nic więc dziwnego, że publiczność miała o to drobne pretensje do arbitra. A kurwa, kurwa! Ty chuju jebany ty! Kurwo ty! Wachudra! W końcówce padają jeszcze 2 gole dla gości i to Guzowia Guzów zdobywa prestiżowy tytuł władców autostrady. Puchar jedzie do Guzowa! W tym wszystkim najgorsze jest to, że to był mecz o skrzynkę browara. No i niestety browar jedzie do gości. I on stoi tam. To jest ta owa skrzynka. To już nie ma. Przejęli ją kibice. I na koniec naprawdę piękna piłka. Zapadły najważniejsze rozstrzygnięcia w akademickich mistrzostwach Warszawy. Mecz się sam nie obejrzy, wpadliśmy więc na spotkanie o 3 miejsce w 2 lidze. Kolegium Civitas kontra Warszawski Uniwersytet Medyczny. Niebiescy kontra niebiescy. Mamy nadzieję, że nikt z państwa nie ogląda meczu na odbiornikach czarno-białych. Najpierw z bramą wjechali medycy i to od razu dwukrotnie. Bożeż, kurwa. Kolegium Civitas odpowiedział golem strzelonym przez bramkarza, co tylko świadczy o wielkim ofensywnym potencjale zespołu. Czy jesteś najlepszym strzelcem zespołu? Tak, 2 bramki już w tym sezonie strzeliłem. A reszta ile? A reszta to tak jak komu najdzie, ale słabo. Później zawodnik Kolegium Civitas wykończył akcję tak, jakby jego dziewczyna chodziła na uczelnię rywali. Coś tam jeszcze w tym meczu powpadało i nasz kartofiskowy detektyw mógł przeprowadzić śledztwo. Kto zdobył prestiżowy brązowy medal? Ożeż, kurwa. Zajęliście przedostatnie miejsce, tak? No nie. Co to by wynikało? 4. A nie 3? Gratuluję 3 miejsca. 3 zajęliście. 3 miejsce, tak jest. Kwalifikacje do Ligi Europy. Ale zajęliście to 3 czy nie? Tak. Ile macie punktów? 8.
No nie, no 8 mieliście przed tym meczem. 5. Nie, no 8 przed tym meczem A mieliście. Tak, bo walkover z Łazarskim, zgadza się. Czyli 11. To gratuluję. Dzięki. Treningi się opłaciły? Tak, gdyby były, to na pewno by się opłaciły.